Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i dzisiaj historyczny dzień, Android 5.0 na pierwszym urządzeniu Samsunga i to w Polsce, na S5. Tak jak wielokrotnie wspominałem, no zdarza się czasami, że jesteśmy ostatni, nadal Note 2 nie ma aktualizacji przecież tak dawno, tak długo wyczekiwanej, a czasami jesteśmy pierwsi właśnie z Lollipopem na S5. No i okej. Ja dopiero zainstalowałem system, ale troszkę już oglądałem, jeśli chodzi o poszczególne funkcje, jak to wygląda. No i chciałbym Wam chwilę o tym opowiedzieć, a w niedzielę obiecuję, pojawi się recenzja dokładna, jeśli chodzi o baterię i tak dalej, no bo na to trochę czasu jednak potrzeba. Tym bardziej, że no ja już nie korzystam z tego urządzenia na co dzień, więc mimo wszystko no trochę więcej czasu potrzebuję. Okej, z jednej strony zmieniło się dużo, z drugiej strony zmieniło się bardzo mało. Względem poprzednich urządzeń, poprzedniego systemu, poprzedniej wersji TouchWiza, na czystym Androidzie no widać tą różnicę zdecydowanie bardziej. Użytkownicy przede wszystkim narzekają na to, że za mało zmian w tym właśnie material design, czyli po prostu za mało jest tych właśnie wszystkich poszczególnych elementów, które jeden drugi przykrywa tak dalej, że rzeczywiście tego gdzieś tam nie widać. Okej, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to blokada ekranu. Wygląda to teraz troszkę inaczej pod tym względem. Już pomijam to, że tutaj akurat na ekranie blokady jest ukryta zawartość, jeśli chodzi o wszystkie wiadomości. Dopiero po jakby włączeniu, ściągnięciu paska pojawiają się te informacje dodatkowe. No i tak, no właśnie, pasek powiadomień, pierwsza rzecz, która się zmieniła tutaj. Zmienił się troszeczkę kolor, troszeczkę kontrast. Zmieniło się oczywiście to, że mamy teraz poszczególne belki po prostu wyszczególnione tutaj, to raz. Pasek nie ściąga się do końca, tylko w zależności od tego, jak dużo jest tych powiadomień, to dwa. Po trzecie możemy sobie ściągnąć te dodatkowe przełączniki, których jakoś tutaj super nie przybyło. Zostało wszystko to samo, bo podstawowe funkcje S5 oczywiście zostają, ale również jest tutaj krótsza tabelka, no i należy o tym gdzieś tam wspomnieć. Zmieniło się sporo pod tym względem, że no nie mamy już tutaj Dalvika, czyli systemu uruchomieniowego Android. Mamy tutaj Art, który z jednej strony no na pewno przyspiesza działanie samego urządzenia, z drugiej strony, no widzicie, no ładowanie niektórych, to za pierwszym razem zawsze to tak będzie. Tutaj zresztą słaby internet, a chociaż nie, teraz powinno być ok, bo jednak tutaj jesteśmy na 3G. W każdym razie no, niektóre rzeczy będą się ładowały dłużej. Sam interfejs wydaje się, że jest po prostu no, zdecydowanie bardziej płynny, że żadne urządzenie jeszcze na Samsungu, znaczy żaden Samsung nie był tak płynny, jeśli chodzi o poszczególne ustawienia, ale faktycznie no, śmiga to strasznie, ale z drugiej strony niektóre aplikacje będą się uruchamiały dłużej do momentu, kiedy nie będą gdzieś tam kompatybilne z Artem, w przypadku oczywiście kiedy na Samsungu Galaxy S5, czyli ogólnie w Samsungach jest to troszeczkę zmodyfikowane. Zmieniły się niektóre aplikacje, to raz, bo wyglądają troszeczkę inaczej. Zmieniły się niektóre funkcje, bo zostały zastąpione innymi. Troszkę nie rozumiem tego podejścia, z czym to jest związane. Bo na przykład po przełączeniu się na ten jakby tryb tutaj powiedzmy kart, czyli ten podstawowy, po przełączeniu się na ten tryb zmieniło się o tyle, że na przykład nie mamy już trybu w ogóle no bezpośrednio takiego trybu blokowania. Nazywa się to teraz troszkę inaczej, a dokładnie nazywa się to, zaraz tutaj znajdziemy, chyba że to zniknęło gdzieś tam generalnie w ogóle z tych tutaj funkcji, a chyba zniknęło z tego co widzę, bo w ogóle nie jest wyszczególnione jeśli chodzi o te właśnie przełączniki. Nazywa się to teraz przerwania i widzę, że po prostu jeśli chodzi o właśnie te rzeczy tutaj, no to podstawowe ustawienia, no to po prostu to zniknęło. Podejrzewam, że gdzieś tam pojawiło się to, poznikało i pojawiło się w jakichś tam poszczególnych ukrytych opcjach. Generalnie wygląda to właściwie to tak samo pod tym względem, że działa tak samo, tylko się inaczej nazywa troszeczkę. Możecie zobaczyć przy okazji, że inaczej wygląda po prostu animacja jakby włączania poszczególnych tutaj rzeczy. Tych funkcji gdzieś tam jakby dodatkowych jest sporo. Jakiś tam switch access, którego nie było po prostu wcześniej.
I myślę, że gdzieś tam poświęcimy też jakby trochę czasu temu. Inaczej jakby w momencie, kiedy po prostu dochodzimy do końca okna, inaczej wygląda animacja również. Myślę, że te kwestie wszystkie są warte gdzieś tam później poruszenia. W każdym razie, jeśli chodzi o te takie podstawowe rzeczy, no to tak. Na pewno ekran blokady się zmienił. Na pewno zmieniły się powiadomienia pod tym względem, że jeżeli pojawi nam się jakieś nowe powiadomienie, no to ono oczywiście teraz wyskakuje też w postaci takiego małego okna na ekranie, jeżeli mamy uruchomione urządzenie. A wcześniej, o zobaczcie, w ten sposób, a wcześniej było to tak, że to się tylko pojawiało na pasku i znikało, a teraz mamy to na stałe, co też jest fajne i to też fajnie wygląda gdzieś. Oczywiście zablokowanie tego powoduje, że mamy tą ukrytą zawartość do momentu, kiedy nie odblokujemy sobie tych rzeczy. Wcześniej gdzieś tam pojawiało się to wszystko, więc możemy sobie tutaj po prostu pewne rzeczy gdzieś tam szybko przełączać. Znaczy, sam system wygląda o wiele ładniej, ale niestety nie wszystko uległo zmianie. W sensie, no można zobaczyć, że na przykład, nie wiem, aplikacje nie ulegały zmianie, bo po prostu nie zostały tutaj jakby ikonki pozmieniane i tak dalej. Nie pojawiło się to, co było gdzieś tam wcześniej zapowiadane, jeśli chodzi o właśnie zmianę tych motywów. No, tego cały czas gdzieś tam brakuje. Tych wszystkich jakby aplikacji, które gdzieś tam się pojawiły, no to z tych takich rzeczy, no to po prostu troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o przyciski, wygląda kalendarz. Wiadomości troszeczkę inaczej wyglądają. Wszystko, reszta mniej więcej wygląda bardzo podobnie. Nie we wszystkich aplikacjach pojawił się ten właśnie material design, więc no tak to właśnie wygląda, że no drobne odświeżenie, jeśli chodzi o poszczególne aplikacje, bez jakichś tam dodatkowych rzeczy. Zmienił się troszeczkę dialer, nic więcej w tej kwestii. I generalnie system działa naprawdę o wiele sprawniej, wydaje mi się, ale nadal niektóre aplikacje kuleją pod tym względem, że trzeba troszkę czasu czekać, aż się uruchomią. Aparat również szybciej, troszeczkę inny tutaj ikony, jeśli chodzi o tryby i tak dalej, ale większość wygląda właściwie tak samo. Sprawdźmy, czy przy okazji od razu po zrobieniu zdjęcia bardzo szybko robi zdjęcie, więc myślę, że pod tym względem trochę poprawili tutaj, ale czy przejście do galerii? No nadal niestety kuleje, troszeczkę gdzieś tam jest wolniej, jest szybciej niż wcześniej, ale nadal zdarzają się jakby takie zwolnienia. O, taki chwilowy lag, ale generalnie wygląda to dużo lepiej. Jeśli chodzi o takie większe i bardziej pełne pierwsze wrażenia związane z Androidem 5.0 Lollipop na S5, no to na pewno przyjdzie na to czas. Jeśli chodzi o pasek, no to zobaczcie, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I wrażenie jest takie, że działa to po prostu płynniej, ale musicie pamiętać o tym, że nie wszystkie aplikacje, tak jak wspomniałem, są do tego zoptymalizowane, no i może troszkę czasu po prostu zająć, zanim się wszystkie aplikacje po prostu tutaj dopasują. Chciałem Wam jeszcze pokazać tą aplikację właśnie, czy tą funkcję trybu blokowania, która się gdzieś tam zmieniła, ale nie mogę jeszcze, że powiedziawszy, znaleźć. Podejrzewam, że obsługa jedną ręką, tutaj się jakby dużo nie zmieniło, troszeczkę inaczej wyglądają przełączniki, ale nie wszędzie wygląda to tak samo jak na czystym Androidzie, pod tym względem, że chociażby w ustawieniach od tutaj więcej sieci, tam gdzie mamy sieci komórkowe, w czystym Androidzie chyba jest tutaj przełącznik taki switch, tutaj mamy nadal takie te tiki, czyli te ptaszki, więc nie wszystko się zmieniło tak jak, że tak powiem, jest na czystym Androidzie, ale wiadomo, że pod tym względem mimo wszystko również różnice pewne zostaną, no po prostu, no Samsung nie jest w stanie po prostu wszystkiego zmienić. Nie doszły żadne tapety z tego, co widzę, więc pod tym względem również nie ma tutaj nic ciekawego. Z widżetów również nie zauważyłem jakichś tam nie wiadomo jakich zmian, żeby się coś zmieniło. Szkoda, że po prostu nie pozmieniały się również widżety, jeśli chodzi o pogodę. No można było to gdzieś tam odświeżyć, to nie jest jakaś tam wielka filozofia, więc te rzeczy można było pozmieniać. Naprawdę bardzo szybko to wszystko chodzi. Trochę tak wiele osób może powiedzieć, że nawet nie Samsungowo, ale rzeczywiście działa to bardzo, bardzo sprawnie. Więc myślę, że
no, że jak najbardziej warto zrobić. Pamiętajcie, jest to aktualizacja dla urządzeń niebrandowanych, czyli tych, które nie pochodzą od operatora, tylko z wolnej sprzedaży. No i myślę, że po prostu prędzej czy później pojawią się też w innych regionach, to raz, a po drugie na pewno z czasem pojawią się również u operatorów. Z tego co widzę, pojawiają się również funkcja mirroring, która jest z Note 4, czyli łączenie po prostu i tworzenie takiego HUD-a z, jakby za pomocą telefonu i zczytywanie danych z samochodu. Działa to z niektórymi markami, z tymi nowymi modelami. Jestem jakby w trakcie jakiegoś uzgadniania, żeby to właśnie przetestować u jakiegoś dealera, ale no to jeszcze podejrzewam troszeczkę potrwa. Jeśli chodzi o wiele okien, czy tutaj się coś zmieniło? Z tego co widzę, to niestety nie, w sensie interfejs wygląda tak samo, jeśli chodzi o jakby przełączanie poszczególnych rzeczy. No, podejrzewam, że troszeczkę wygląda inaczej tutaj, jeżeli włączymy sobie. Okej, okay, tutaj się nic nie zmieniło, akurat świątecznie trochę wyszło. Kolejne rzeczy, no myślę, że jeżeli włączymy sobie cokolwiek tutaj innego, powiedzmy YouTube, to wygląda tak samo, troszeczkę inna animacja, to wszystko, nic więcej, to się nie zmieniło. Nadal nie mogę zmienić, znaleźć za bardzo tutaj tego rozwiązania, o którym Wam wcześniej mówiłem. Smart Stay oczywiście również jest. Zmieniło się umiejscowienie tego, ok, jest trochę schowane. Czy akurat to jest dobre, to szczerze powiedziawszy tego nie wiem. I tyle. Zostały rzeczy to takie Samsungowe, które były typowe, więc generalnie no, pod tym względem no, Samsung po prostu zadbał o to, żeby zostawić te swoje rzeczy. Został również przybornik, który trochę się zmienił pod tym względem, że inaczej wyglądają te ikony, ale generalnie funkcjonalność została dokładnie ta sama, więc tutaj się za dużo nie zmieniło. Podejrzewam, że w dostępności tutaj zostało również wrzucone kilka rzeczy, o których należy wspomnieć po prostu w późniejszym czasie, jeżeli będę miał możliwość tego dokładnie przetestowania. Póki co myślę, że tyle. Budzenie w powietrzu zostało, ale nadal jest to w takiej formie, że po prostu podświetla się ekran bez żadnego dodatkowego elementu, który by tutaj się animował, tak dalej. Menu asystenta również zostaje. Jeśli chodzi o sam system, to na sam koniec sprawdźmy sobie tutaj oczywiście w ogólnych informacje o urządzeniu, wersja Androida. Mamy Lollipop. Niektórzy mówią, że jakieś aplikacje nadal nie działają, gdzieś tam pojawiają się jakieś crashe pod tym względem, że jakaś aplikacja została zatrzymana. Podejrzewam, że zostaną one wszystkie zaktualizowane. I przypominam wszystkim osobom, które mają zegarki, aby po prostu tutaj zaktualizować sobie Gear Manager pod tym względem, że mimo wszystko brakuje tutaj, no czy potrzebna jest ta aktualizacja, żeby to wszystko działało gdzieś tam z tym zegarkiem po aktualizacji do Androida 5.0. No i na sam koniec, tylko jeszcze Wam pokażę, jeśli to przerwania, no bo tutaj mamy włączenie, brak, wszystkie priorytetowe. Możemy sobie przytrzymać i mamy, co mamy zrobić, żeby na przykład zawsze przerywać, zezwalać tylko na priorytetowe, ustawiamy sobie. No wygląda to dokładnie tak samo jak na poprzednim urządzeniu, więc tutaj wygląda to dokładnie tak samo jak tryb blokowania, więc w tej kwestii się nic nie zmieniło. Jeśli macie pytania, dajcie znać, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.